Potem się ponad skończyłem w mikrofonie, postaram się można mówić. Przywiozłem dzisiaj tutaj trzy swoje piwa domowe. Jestem w ogóle piwowarem domowym i tak jakby jestem tutaj dlatego, żeby pokazać wam, że piwa ważone w domu, czyli tak naprawdę no, na prostym bardzo sprzęcie, można powiedzieć, że za kilkaset złotych, potrafią wytrzymać konkurencję z piwami, które ważą browary za miliony złotych albo tysiące, tak jak w Polsce. Tak więc naprawdę w domu można zrobić rzeczy bardzo, nawet można powiedzieć, niesamowite. Co dzisiaj przywiozłem? Przywiozłem dzisiaj trzy piwa. Tutaj jest podłączony w tej chwili Dry Stout oraz Black IPA. Może parę słów o Dry Stoutie na początek. Dry Stout, czyli bardzo lekki styl piwa pochodzący z Irlandii. Jeżeli ktoś kojarzy Guinnessa albo Murphy's, to jest właśnie to. 10,6 ekstraktu, 4% alkoholu. Bardzo lekkie piwo, sesyjne. Głównie nuty gorzkie, głównie nuty czekoladowe, chmiele, Kisk & Goldings, lekkie sesyjne piwo do popijania przez cały wieczór i nie martwienia się o to, że można się upić. Drugie piwo to jest Black IPA, czyli taki dosyć świeży styl piwa pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, czyli próba połączenia klasycznego American IPA z ciemnymi słodami. Coś to właśnie mam teraz nalane. No, ciekawa rzecz. Dla mnie bardzo smakuje. Nuty właśnie owocowe plus trochę żywiczne połączone z czekoladą. No i trzecia rzecz, która jeszcze nie jest podłączona, będzie podłączona IPA, czyli moje inne troszeczkę podejście do podwójnej IPA amerykańskiej. Tutaj zapewne, jak może niektórzy z was wiedzą, dorobiłem się całkiem niezłego przepisu na podwójną IPę. Natomiast jesienią, chyba nawet siedząc mniej więcej na tamtym stoliku, Paweł bodajże tutaj pracujący Leszczyński poczęstował mi jakąś IPą z Brudoga. I to właśnie była taka IPA, w której było, no, chyba gdzieś oni mieli taką wkrętkę marketingową, że to jest IPA dla kobiet, jeżeli jest słodka, nie? Znaczy to było jak hardcore, czyli taka hardcore IPA z IBC. No i była taka dosyć słodka. No mi nie smakowała zupełnie, ale stwierdziłem, że... Nie, to było Hilch, z tego, z Anderson Valley. Nie, to była... Może to jest właśnie dobra droga, że jeszcze nie próbowałem robić podwójnej IPA amerykańskiej, która by była słodka, bo wiadomo, Imperial India IPA to jest piwo bardzo gorzkie, natomiast no, co było, gdyby zrobić je w wersji na słodko, prawda? No i jakoś tak myśl mi chodziła po głowie, i w końcu pod koniec listopada postanowiłem uważać. W międzyczasie udało mi się przypadkiem słuchać wywiadu właśnie z piwowarem z browaru Kern River w Ameryce, który swoim piwem Citra Double IPA zdobył nagrodę właśnie na GABA złotą. Stwierdziłem, że może to jest dobry pomysł, bo ja nie lubię w sumie słodów karmelowych w amerykańskich IPA. I tam właśnie ten piwowar pokazał sposób na podwójną IPA, w której ta słodycz by się brała z połączenia dwóch chmielów, czyli Citri i Amarillo, czyli oba chmiele bardzo cytrusowe, bardzo tropikalne. I stwierdziłem, że to może być ciekawa droga i uważałem takie piwo. Będziecie mieli okazję je spróbować. Bardzo owocowe, słodkie, ale złamane konkretną goryczką. Jest to właśnie połączenie głównie dwóch chmielów w stosunku 4:1, czyli Amarillo i 4 razy tyle citry. Mam nadzieję, że wam zasmakuje. Smacznego i miłego wieczoru. No więc zapraszam wszystkich do picia Black IPA, uważa to specjalna podwójna IPA Czesława. No zapraszam. Tego jest po 15 litrów tylko, tak? Niestety jest to dużo. A jest znakomita.
Nie jest słaba, nie bierzcie.